Państwa. Proszę Państwa, jak wskazuje na to temat naszej konferencji i osoby, które tradycyjnie już zajmują się tą tematyką, będziemy mówić o relacjach Państwo-Kościół. Na początek chciałbym naświetlić Państwu pewne okołofunduszowe, tak to nazwijmy, nieprawidłowości, ponieważ w związku ze skandalicznym uwaleniem, że się tak wyrażę brzydko, inicjatyw ruchu Palikota i SLD, czyli brakiem zgody na zniesienie funduszu kościelnego, przyjrzeliśmy się trochę temu funduszowi, wyręczyliśmy w ten sposób państwo, bo państwo tego nie robi, mimo że ma taki obowiązek monitorować, pilotować fundusze, które wychodzą z budżetu państwowego. My się trochę przyjrzeliśmy tym funduszom i stwierdziliśmy szereg nieprawidłowości narosłych już od lat kilkunastu. Tak więc po pierwsze, rząd nadal nie ma pojęcia, za ilu duchownych i jakich kościołów opłaca w całości składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz w części lub w całości ubezpieczenie społeczne i rentowe. Rząd nie wie, za kogo płaci i ile pieniędzy. W ogóle rząd nie wie, ile pieniędzy przeznaczone jest z funduszu kościelnego na składki, a ile na przykład renowację zabytków. Wiemy tylko tyle, co nam łaskawie powie konferencja episkopatu, że w tej chwili większość idzie tych pieniędzy na składki ubezpieczeniowe. Dowodem jest odpowiedź na interpelację poselską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiedziało, że nie posiada danych, na podstawie których można byłoby ustalić, jaka liczba duchownych poszczególnych wyznań korzysta z powyższych składek. Po drugie, rząd nie posiada statystyk wskazujących za duchownych, jakich kościołów opłaca składki oraz zestawienia liczby duchownych płacących podatek zryczałtowany. Odbywa się to w ten sposób, opłacanie, finansowanie kościoła w tym aspekcie przez państwo, że ci duchowni, którzy są przyporządkowani do parafii, oni płacą podatek zryczałtowany, śmieszny podatek, kilkuset złotowy w przypadku na przykład proboszczów posiadających parafie kilkunastotysięczne. Czasami to jest niewiele ponad 100 złotych. Tak, na kwartał. Poza tym osoby, które są nieprzyporządkowane do parafii, czyli osoby pracujące gdzieś na etatach katechetycznych, na przykład, czy kapelanów, te osoby mają płacone składki rentowe i zdrowotne przez szpitale i szkoły, czyli de facto płacą za te osoby samorządy lub płaci państwo. Samorządy dokładają oczywiście. Ale są również osoby nieprzyporządkowane do parafii i nie będące na etatach państwowych, czyli pracujące w szkole czy w zakładach opieki społecznej, siostry zakonne, kapelani w szpitalach. Są to kurialiści, proszę Państwa, i biskupi. I uwaga, uwaga, te osoby, ci ludzie nie płacą w ogóle podatków. Biskupi rzymskokatoliccy, przynajmniej tak wynika z tego, co państwo i Kościół nie przedstawia żadnych dowodów na to, żeby biskupi nie mają po prostu asumptu żadnego, żeby płacić podatki. Nie są ani do parafii przyporządkowani, ale ani na żadnym etacie. Biskupi nie płacą w tym kraju żadnych podatków. Problem trzeci jest taki, że zadłużone totalnie samorządy opłacają katechetów i w tej chwili to już jest bardzo duże obciążenie dla wielu samorządów. Ja tylko przypomnę, że państwo opłaca składki zdrowotne, rentowe, emerytalne i oczywiście pensje za 12 tysięcy księży, katechetów, 3035 sióstr zakonnych, 221 kapelanów wojskowych, ponad 1000 kapelanów szpitalnych.
Kolejna rzecz to jest taka, że duchowni korzystają ze wsparcia budżetu państwa i samorządów na opłacenie swoich składek na pokrycie funkcjonowania prowadzonych przez Kościół z tytułu pokrycia finansowania przez Kościół, przez państwo kościelnych placówek zdrowotnych, opiekuńczych, szkół katolickich, sierocińców. To jest na przykład 6207 sióstr zakonnych, 700 braci zakonnych i trudna do oszacowania niewiadoma liczba księży diecezjalnych i zakonnych. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że jest de facto prywatna szkoła, prywatny sierociniec na przykład, czy prywatny dom opieki. Państwo go utrzymuje i państwo opłaca wszelkie składki emerytalne za osoby tam pracujące, a sierociniec pobiera od pensjonariuszy czy ich rodzin czesne, czy po prostu opłaty za, na przykład za staruszków w domu starców. Problem szósty jest taki, proszę państwa, że sędziowie, nawet sędziowie wspomagają Kościół rzymskokatolicki w naszym kraju i to od co najmniej 2001 roku, kiedy to uchwałą z 13 czerwca Sąd Najwyższy Izby Administracyjnej Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nauczanie religii prowadzone w punktach katechetycznych przed tym, jak religia weszła do szkół, zostaje wliczone w czas pracy księdza katechety. Liczy się do emerytury. Czyli ten czas, kiedy księża uczyli w punktach katechetycznych przy parafiach, zupełnie poza wszelką kontrolą, ten czas jest wliczony do emerytury tych księży. Daje to możliwość księżom katechetom otrzymywania bez względu na wiek i okresy składkowe podwójnej podstawy rentowej, czyli faktycznie te osoby mają podwójną emeryturę z dwóch tytułów. Z tytułu prowadzenia pracy katechety i z tytułu pracy w parafii. Czyli właściwie wszyscy katecheci, powiedzmy to wyraźnie, mają emerytury, dwie podstawy emerytur. Pierwsze to jest składka z tytułu składki płaconej przez Fundusz Kościelny i druga podstawa z tytułu składki opłacanej przez szkołę czy szpital zatrudniający katechetę lub kapelana. I na koniec ciekawostka, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, bo ja uważam, że 99,9 ludzi w tym kraju sobie nie zdaje sprawę z tego, że wyższe uczelnie utrzymują katedry teologiczne. To już prasa o tym pisała, ale Polska Akademia Nauk utrzymuje zespół ekspertów, teologów, którzy są opłacani również z pieniędzy Polskiej Akademii Nauk. Finansowane są opracowania, w cudzysłowie naukowe, tak naprawdę pseudonaukowe, bo teologia nie jest nauką, za które płaci Polska Akademia Nauk, która no, posiada budżet co najmniej tragiczny i wszyscy o tym wiedzą i domagają się dofinansowania panu, natomiast pan otrzymuje kilkunastu specjalistów, w cudzysłowie teologów. W związku z tymi nadużyciami i tym, co się dzieje w naszym biednym kraju, kraju opanowanym przez jedną ideologię, w związku z tą ofensywą sił jednej ideologii sił klerykalnych, a także w odpowiedzi na powstanie zespołu do spraw walki z ateizacją, kuriozalnego zespołu, powstaje dzisiaj, proszę państwa, zespół do spraw, czy zespół świeckiego państwa. Wchodzą w jego skład
na razie przynajmniej posłowie, wszyscy posłowie ruchu Palikota. To jest pismo do pani marszałek Ewy Kopacz w tej sprawie. To jest lista członków, dotychczasowa lista członków zapisanych. To jest 25 plus 11, czyli 36 nazwisk się wpisało na razie. Zakładamy, proszę Państwa, ten zespół w odpowiedzi na, tak jak powiedziałem, wielką ofensywę sił klerykalnych i to wszystko, co się dzieje w naszym kraju, a mianowicie podporządkowanie państwa Kościołowi. Ja jako ciekawostkę przytoczę kilka punktów. Nie przytoczę, bo nie wziąłem tego. Proszę sobie sięgnąć do statutu, do regulaminu zespołu do spraw walki z ateizacją. Z pamięci przytoczę, że jednym z punktów, z celów powstania tego zespołu jest wdrażanie katolickiej nauki społecznej w życie publiczne, jest walka o katolickie media, w tym o telewizję Trwam, i walka z usuwaniem religii z życia publicznego. O, zapamiętałem. Więc to jest łamanie konstytucji. I nasz zespół, tak naprawdę zespół Świeckiego Państwa, będzie bronił konstytucji i powstaje po to, żeby bronić prawa, żeby bronić Świeckiego Państwa, żeby walczyć z nadużyciami takimi, które niestety z Wysokiej Izby nawet mają swoje źródło, wychodzą z tej Izby, gdzie powinno być kształtowane, tworzone prawo. Natomiast sami posłowie posługują się bezprawnymi organami, żeby podważyć nasze podstawy prawne najwyższe, czyli Konstytucję Rzeczpospolitej. Głównymi celami natomiast zespołu Świeckiego Państwa to będzie prowadzenie wszechstronnej polityki współpracy na rzecz świeckości państwa polskiego, wywieranie wpływu na kształt ustawodawstwa odnoszącego się do polityki państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych, nawiązywanie kontaktów współpracy międzynarodowej z partiami i organizacjami wspierającymi demokrację wolną od wpływów instytucji religijnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Kościół katolicki i kler, bo mam tu na myśli oczywiście Kościół jako instytucję, jest jedyną, która nie ponosi żadnego ciężaru związanego z kryzysem. Wręcz przeciwnie, mają się coraz lepiej, a społeczeństwo zubożeje. Mamy bardzo ciekawe, ale zdawkowe informacje od ministra cyfryzacji i administracji odnośnie tego, jak jeszcze finansują, czy finansowały, bo dane pochodzą sprzed z roku 98 do 2001, jak samorządy w niektórych województwach wspierają Kościół, czyli mieliśmy komisję majątkową, która zwróciła Kościołowi więcej niż mu zabrano. Mamy fundusz kościelny, którego celem było też zrekompensowanie mienia, które zostało przez Kościół utracone czy zabrane przez państwo komunistyczne. I dodatkowo cały czas samorządy przekazują z ogromną bonifikatą, bo często powyżej 95% nieruchomości Kościołowi. Zwykle 99% to jest. Proszę Państwa, to jest kuriozalne. W sytuacji, kiedy polscy przedsiębiorcy borykają się z poważnymi problemami, gdzie rośnie bezrobocie, przekazywanie kolejnych, a mamy, przypomnę, ponad 10 tysięcy parafii w Polsce. Czy nie lepiej by było, żeby było tyle placów zabaw, żeby było tyle placówek edukacyjno-oświatowych czy jakichkolwiek innych, które będą służyły całej społeczności, a nie napychały kieszenie klerowi. I dam takie przykłady, chociażby z województwa pomorskiego, proszę Państwa, tylko w ciągu 3 lat, od roku 98 do 2001, w
25 przypadkach przekazano nieruchomości z bonifikatą większą niż 95%. Pytam się, czy jest ktoś w Polsce, co nie chciałby kupić nieruchomości za 5, 4, 3, 2 czy 1% wartości. Jeżeli nie ma takich osób, to możemy to tolerować, ale jeżeli są osoby, które by zapłaciły więcej niż 4-5%, no to powinniśmy jednak racjonalnie dysponować majątkiem, który jest nasz. Jest to majątek samorządu i należy do wszystkich, więc myślę, że cele powinny być inaczej realizowane. Jakie to są kwoty? Łączna wartość tych bonifikat tylko w województwie pomorskim to ponad 9,5 miliona złotych. Kolejne województwo, na przykład zachodniopomorskie, to już 68 nieruchomości zostało przekazanych z bonifikatą wyższą niż 95%. No i łącznie ta bonifikata wynosiła ponad 6 200 tysięcy złotych. Województwo warmińsko-mazurskie, 49 nieruchomości przekazanych z bonifikatą większą niż 95%. Także tutaj tylko wyrywkowo z tych kilku województw i dane tylko z tych trzech lat, trudno się doprosić i ministerstwo nad tym nie panuje. Nie panuje nad tym, więc nawet nie mają dokładnych danych, ile samorządy przekazują. A tak jak mówię, dotyczy to do 2001 roku w ciągu trzech lat. Mamy już kolejne 10 lat za sobą, więc te kwoty to są na pewno setki milionów, jak nie miliardy złotych przekazywane Kościołowi. Jeśli proszę Państwa, uzupełnię, że przepraszam, że te nieruchomości, drodzy Państwo, są najbardziej prestiżowe nieruchomości. Kościół sobie pokazuje paluszkiem te miejsca w najlepszych lokalizacjach, w centrach miast z reguły, które są odnowione już przez miasto albo przez Fundusz Ochrony Środowiska bardzo często. I te najdroższe, najlepsze nieruchomości są przekazywane z tak wysoką bonifikatą. A ta zachłanność pokazuje, że Kler zawsze z diabłem spał po prostu, bo jak inaczej nazwać tą zachłanność? No muszą być opętani przez diabła, skoro nadal domagają się i zabierają samorządom, czy kupują po rażąco zaniżonej cenie nieruchomości. Ja bym chciał jeszcze skomentować wyrok sądu. Bodajże wczoraj media donosiły, iż ksiądz, który molestował dzieci, był skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Nagle w kolejnej instancji zostaje mu złagodzona kara na 2 lata w zawieszeniu, na 4 lata, a ofiary otrzymują po 600 zł zadośćuczynienia czy odszkodowania. No jest to kuriozalny przypadek. Jeżeli Doda za swoje słowo musi zapłacić 5 tysięcy złotych, a tu za skrzywdzenie dzieci, bardzo poważne skrzywdzenie dzieci, to rzutuje na ich często całe późniejsze życie. Mają otrzymać 600 zł, tego typu jałmużnę, czyli mniej niż często ksiądz bierze za jeden ślub. No jest skandaliczne. Episkopat powinien zaprotestować. Ja ze swojej strony wyślę list do Episkopatu Polski, żeby do tych wszystkich księży, którzy są pedofilami, czy dopuścili się przestępstw seksualnych, żeby wyasygnować godne środki finansowe na to, żeby tym ofiarom po prostu zadośćuczynić. Także mam nadzieję, że episkopat posłucha i naprawdę przyzwoitość w episkopacie zagości. Nie mam tyle wiary, co ty, kolego. Ale ja będę niestrudzony i będę się starał namawiać. Chodzi o księdza z miejscowości Mała. Tak się nazywa ta miejscowość rzeczywiście. Zespół parlamentarny, który dzisiaj inauguruje swoją działalność, będzie również interweniował w takich wszystkich sprawach, w nadużyciach, w skandalicznych wyrokach, bo niestety praktyka pokazuje, że bardzo wiele zależy od tego, czy sędzia jest praktykującą osobą, czy nie jest praktykującą osobą. Od tego zależą te wyroki, które oferuje taki człowiek. I to też jest po prostu nadużycie wielkie.
Tak, te wszystkie nadużycia, no choćby te finansowe, o których wspominaliśmy, dzieją się, proszę Państwa, w czasie, kiedy na przykład zostaje zabrana ulga na internet, która cofa nas cywilizacyjnie nie wiadomo ile lat. Kolejna ważna sprawa odnośnie finansów. Rzeczywiście rząd zabiera ulgę na internet, ogranicza pomoc społeczną i ulgi prorodzinne. Natomiast jest taka ulga 6% odpisu podatkowego na cele związane z kultem religijnym. Z tego tytułu polskie państwo traci około 250 milionów złotych rocznie. I jakoś nie zadrży ręka ministrowi, nie wpadnie na pomysł, żeby tą ulgę zlikwidować. To pokazuje, jak silną organizacją, strukturą jest kler w Polsce, skoro minister finansów boi się i nie jest w stanie takiej jednej ulgi zlikwidować, tylko zabiera się za internautów, za polskie rodziny, za rodziców dzieci. A przecież problem dzietności jest tym kluczowym i Kościołowi podobno też zależy na tym, żeby ta dzietność była zwiększona, żeby rodziny miały jakiekolwiek wsparcie. Okazuje się, że tu inicjatywy ze strony Kościoła i Episkopatu nie ma, żeby pomóc. A proszę Państwa, jest naprawdę sytuacja, bym powiedział, groźna, ponieważ, tak jak powiedział Roman, rzeczywiście fundamentaliści katolicy są w tej chwili w ofensywie, trwa inkwizycja i dzisiaj bodajże wpłynął projekt zakazujący in vitro i za dopuszczenie się zabiegu in vitro ma grozić nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Zatem z jednej strony chcemy mieć więcej dzieci, z drugiej strony kler i ich chłopcy na posyłki w postaci posłów z PiS-u składają wniosek, żeby karać za to, że ktoś chce mieć dzieci, jeżeli z przyczyn chorobowych dzieci tych mieć nie może. I metoda in vitro jest jedyną metodą często dla tych ludzi, żeby mogli mieć dzieci. No to jest skandal i ja mam nadzieję, że się jednak opamiętają, bo to nas naprawdę przesuwa w stronę całych krajów takich nierozwijających się islamskich, gdzie rządzi po prostu prawo szariatu. Tak, rzeczywiście to jest wzór. No, jeśli mamy konstytucję, to powinniśmy jej przestrzegać, a jeśli nie, to jest gotowy wzór szariatu. Może po prostu zmienimy to prawo w Polsce, bo do tego wszystko zmierza. A zmierza dlatego, że pustoszeją kościoły i kościół instytucjonalny chce się okopać w strukturach państwa, zapewnić sobie jak najwięcej źródeł finansowania, czy choćby ostatnio ten odpis podatkowy jak najwyższy, po to, żeby zapewnić sobie po prostu dobrobyt ponad głowami wiernych, mając taki układ inny z państwem. Dzień dobry, Tomasz Drzewowski, Telewizja Superstacja. Chciałem zapytać, jakie formy pracy, czy pracy zespołu, czy to będą tylko posiedzenia, spotkania, czy też takie interwencje, o których panowie mówiliście, czy też planujecie jakieś inne formy, nie wiem, projekcje, wystawy, może jakieś happeningi? Ja myślę, że w trakcie działania się zrodzą pomysły, kiedy już zainaugurujemy te spotkania, będą cykliczne, było jedno założycielskie, więc na razie oczywiście będziemy pracować nad programem, będziemy interweniować słownie poprzez spotkania z państwem, poprzez listy, protesty. Będziemy interweniować do marszałka Sejmu. Będziemy protestować przeciw klerykalnym inicjatywom, choćby ze strony tego naturalnego naszego przeciwnika, którym jest zespół do walki z ateizacją. To trochę tak jakby, nie wiem, w Norwegii powstał zespół do spraw wyrównania linii brzegowej. Skoro ktoś chce walczyć z ateizacją, która jest no, taką naturalną, jedną z naturalnych postaw człowieka, więc no, to mówi samo za siebie. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że nie spocznę, dopóki zdrowia mi starczy, to na pewno będę starał się walczyć o to, żeby z gardła kleru zachłannego każdą złotówkę starać się wyrwać i naprawdę nie spocznę. A zapędy tych ekstremistów katolickich
No niestety są na tyle groźne, proszę Państwa, także liczymy tutaj na Państwa ochronę też, ponieważ gdyby ustanowić takie prawo, że można po prostu za obrazę uczuć religijnych kamienować czy podrzynać gardła, to zapewniam Państwa, że w tym Sejmie na pewno by się znaleźli tacy, którzy by nam chętnie gardła poderżeli. W związku z tym bardzo prosimy Państwa też o wsparcie jednak medialne, żebyśmy się nie cofnęli i nie przesunęli do czasów inkwizycji. Właśnie. Panowie, też jedna kwestia, jeżeli mogę, no, chciałem poprosić panów, tym bardziej, że użyliście właśnie taki zespół, o komentarz do wczorajszych słów pani marszałek sejmowy Kopacz pytana o wasz pozew w związku z krzyżem. Powiedziała, że wy politota nie powinien traktować sprawy krzyża w sali posiedzeń plenarnych jako koła ratunkowego dla spadających sondaży. Jaki jest panów komentarz? Proszę Państwa, my jesteśmy partią, która zrodziła się wokół idei. Niestety wszystkie pozostałe partie żyją sondażami i dla nich ideą jest sondaż, ponieważ dla nich główną ideą jest moneta, pieniądz i trwanie u władzy. Ja porzuciłem swoje zawodowe życie po to, żeby zmienić ten chory kraj. Także nie patrzę na sondaże, będę starał się walczyć. Jestem przekonany, że ta walka będzie z sukcesem, bo jeżeli powstają instrukcje dla księży, proboszczów, żeby nie jeździli samochodami tam powyżej 200, 300, 400 tysięcy, jakimiś rzucającymi się w oczy, oni i tak jeżdżą samochodami po 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, a tymczasem polskie rodziny mają czasami kilkaset złotych na cały miesiąc, na całą rodzinę na jedzenie. Ja się po prostu na to nie zgadzam i mam w nosie to, co mówi niestety pani marszałek Kopacz, którą lubiłem do tej pory, szanowałem, ale to, co mówi, jest po prostu żenujące. Ona też jest tym człowiekiem, który umacnia pozycję zachłannego kleru w Polsce. To wypowiedź taka tendencyjna i trochę niemądra, dlatego że walka z krzyżem, tak jak to się potocznie mówi, ruchu Palikota, nie przysparza nam nowych zwolenników. Nasi zwolennicy, antyklerykałowie i tak na nas głosują. W ogóle proszę o tym sondażu CBOS-u już nie wspominać, może poczekajmy na bardziej miarodajne, normalne sondaże, obiektywne przede wszystkim. I tutaj walka o większe poparcie w ten sposób akurat poprzez pozwy w sprawie krzyża jest niezrozumiała dla mnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.